Ja mam kopertę, przekazuję na pańskie ręce. Nie wiem, co tam jest, chociaż jest otwarta, ale nie zaglądałem, przysięgam. Kłamie. Kłamie? Podglądał. Szanowni Państwo, ja na pewno nie podglądałem i sportowcem roku 2023 na Mazowszu w plebiscycie Radia dla Ciebie został Krzysztof Ratajski. Wielkie brawa! Wielkie gratulacje. Zapraszamy na scenę córkę, Natalię. Zapraszamy, zapraszamy. Jest puchar, są kwiaty. Puchar, ta nagroda mu się po prostu brawa. Należała, jak już słyszeliśmy. No to Natalia, no teraz muszę już zapytać, czy jest to już dla Ciebie zaskoczenie? No jest, ale no super, gratuluję mojemu tacie bardzo, no jestem bardzo dumna z niego. W jego imieniu też na pewno dziękuję, no bo na pewno też to by powiedział. No i szok, no. Jego nie ma z nami teraz, bo on jutro będzie grał w turnieju Masters, także dzisiaj już jest w Anglii, więc trzymamy kciuki za niego jutro. Kibicujemy oczywiście. Mecz z Johnem Claytonem w Masters, bardzo, bardzo ważny turniej. Ja chciałem się ciebie zapytać, no bo pewnie też wielu z Państwa jest zaskoczonych tym, że ta dyscyplina królowała w tegorocznym plebiscycie, ale myślę, że to nie jest zaskoczenie dla wszystkich, którzy darta znają. Jednak w zeszłym roku widzieliśmy Torwar, który był wypełniony po brzegi. Dwa dni hala Torwar została wypełniona przez darterów. No właśnie, czy zauważasz, że ten dart coraz bardziej jest popularny w Polsce? I czy tata też zauważa to? Tak, bardzo. Szczerze, wśród nawet moich znajomych, odkąd właśnie mój tata miał te pierwsze sukcesy większe, no to bardzo dużo osób się tym zainteresowało. Bardzo dużo osób teraz gra, więc no super, no. Promujmy darta dalej. Właśnie, dart to nie tylko ogromna rzesza fanów, ale to też ogromne pieniądze. Ja tutaj wspomnę, że za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata zawodnicy mogą zgarnąć ponad 500 000 funtów. To są ogromne pieniądze. A ja się zapytam, czy trudno dojść na szczyt? Czy tata opowiadał, jak trudno było wejść na szczyt tych największych darterów na świecie? Myślę, że tak, no to są godziny treningów dziennie, ale to już on by pewnie tutaj więcej na ten temat powiedział. No ja myślę, że on naprawdę się stara i przykłada się do tego. No i dlatego jest ten sukces. Ja słyszałem, że to też nie tylko jest rzucanie do tarczy, ale to też słyszałem, że tata biega, chodzi na siłownię, pływa, więc to nie tylko jest rzucanie takie do tarczy bezpośrednio. Tak, nie wiem, czy to konkretnie w stronę darta, ale rzeczywiście tak robi. No. Ogromne gratulacje. Dziękuję bardzo.